Jednym z prekursorów badań nad doświadczeniami ludzi, którzy przeżyli śmierć fizyczną, takie zjawisko określamy jako śmierć kliniczną, był doktor filozofii i absolwent psychiatrii Raymond Moody. Początki jego zainteresowań oraz badań tematyką osób, które przeżyły śmierć kliniczną, sięgają końca lat 60. XX wieku. Raymond Moody nigdy nie doświadczył osobiście zjawisk wykraczających poza fizyczny stan, ale jego dociekliwość i naukowe podejście pozwoliły mu dokładnie zbadać doświadczenia pacjentów, z którymi miał styczność. Analizował on w głównej mierze przeżycia osób, które pomyślnie przeszły proces reanimacji, po tym jak lekarze uznawali ich za fizycznie zmarłych. W mniejszej mierze do wyników jego badań przyczyniły się osoby, które były w bardzo bliskiej sytuacji własnej śmierci na skutek wypadku lub choroby oraz osoby, które były w relacjach z osobami doświadczającymi stanów świadomości powiązanych ze śmiercią, o których im potem opowiedzieli. W badaniach doktora Moody'ego przede wszystkim przekonują nas same relacje doświadczających śmierci klinicznej, które stwarzają ramy różnorodności zawierających także podobieństwa. Ramy, inaczej model takiego doświadczenia, zawiera w sobie około 15 elementów. Można je przybliżyć następująco. Osoba umierająca słyszy początkowo szumy, hałas lub dzwonienie. Następnie odczuwa ruch, czasem bardzo szybki, prowadzący przez tunel. Zaczyna dostrzegać różnice w stanie, w którym się znajduje, a w stanie sprzed śmierci. Widzi, że jest poza ciałem fizycznym, ale jest jednocześnie w bezpośrednim otoczeniu ciała fizycznego, które widzi z różnej perspektywy i odległości. Często widzi tu pracę lekarzy, zabiegi reanimacyjne. Często towarzyszy mu szok i konsternacja. Gdy odzyskuje panowanie nad sobą, powoli przyzwyczaja się do sytuacji, zaczyna obserwować swoje niefizyczne ciało, dostrzegać różnice i odkrywać jego możliwości. Wkrótce potem doświadczenie zwykłych rzeczy. Pojawiają się istoty, które chcą mu pomóc. Są to duchy krewnych czy przyjaciół, którzy zmarli wcześniej. Pojawiają się też inne istoty, tak zwana świetlista istota, pełna ciepła i miłości, która nigdy wcześniej nie została w ich życiu odkryta. Zwraca się ta istota do nich niewerbalnie, bez słów, aby dokonały oceny własnego życia. Istota świetlista pomaga osobie przeżywającej własną śmierć, ukazując obrazy chwil i zdarzeń z życia, które niosły w sobie momenty najważniejszych ludzkich doświadczeń. W pewnym momencie osoba umierająca zaczyna odczuwać, że dochodzi do pewnej granicy, za którą nie ma już powrotu do fizycznego stanu. Jednocześnie wie albo otrzymuje informacje od istoty świetlistej, że to nie jest jeszcze ten właściwy moment na zakończenie życia, że musi jeszcze powrócić. Osoba ta, często w tym momencie przeżywając błogostan, spokoju, radości i miłości podczas przeżywania obecności w pobliżu świetlistej istoty, musi podjąć decyzję o powrocie. Często zachęcana przez tę istotę do powrotu w celu naprawy wielu ludzkich spraw. Następuje ponowne zetknięcie się z ciałem fizycznym, połączenie i tym samym powrót do fizycznej rzeczywistości. Po powrocie do życia, kiedy osoba powraca do swojego fizycznego ciała, próbuje w pewnym momencie opowiedzieć o swoich przeżyciach, ale często wtedy napotyka trudności, aby ubrać te doświadczenia w odpowiednie słowa. Często trudności pojawiają się w postawie osób, którym przekazuje te informacje. Niechęć, drwiny i bagatelizowanie osób wysłuchujących tych relacji często prowadzi do wycofania się doświadczającej śmierci klinicznej osoby w przekazywaniu tych relacji. Przestaje o tym mówić. Mimo to doświadczenia te mają ogromny wpływ na resztę fizycznego życia osoby, która przeżyła śmierć kliniczną. Jest to ogólny model doświadczenia osób przeżywających śmierć kliniczną. Analiza ponad 150 takich doświadczeń wykazała, że pomimo podobieństw żadna relacja nie była identyczna z pozostałymi.
Nie było osoby, która by w swoim doświadczeniu wymieniła wszystkie punkty składające się na ogólną ramę tego doświadczenia. Pomimo tego, że ramy są dosyć powszechne, to nie było przypadku, w którym dwie osoby dokładnie w taki sam sposób opowiedziałyby o jednym z jego elementów. Nie ma takiego składnika, który by występował tylko w jednej relacji. Każdy element występował w wielu przekazanych relacjach. Przedstawiony wcześniej model ogólny tego doświadczenia może być zupełnie odmienny od dostępnych przekazów. Różna jest chronologia etapów, różne elementy składowe występują czasem zupełnie w innym momencie doświadczenia niż w modelu ogólnym. Na przykład świetlista istota pojawiała się bardzo często szybko, od razu, jeszcze w trakcie opuszczania ciała fizycznego. W innych doświadczeniach pojawiała się ona dopiero na końcu. Jednak mimo tych zmian kolejności, w większości przypadków poszczególne elementy występowały po sobie dokładnie tak jak w modelu. Osoby, u których stwierdzono śmierć, miały zdecydowanie bogatszy, pełniejszy opis swoich doznań od osób, które tylko otarły się o śmierć. Te osoby, które fizycznie były martwe dłużej, przynosiły z powrotem głębsze, obszerniejsze doświadczenia od osób, które były martwe krótko. Zdarzały się osoby, które przeżywszy kliniczną śmierć, nie miały żadnych doświadczeń duchowych. Były także przypadki osób, które reanimowane były w ciągu swojego życia dwukrotnie i podczas pierwszego doświadczenia śmierci klinicznej nie miały żadnych dodatkowych przeżyć, ale podczas drugiego już tak. Przybliżając poszczególne etapy występujące w trakcie takiego doświadczenia, wyróżniamy poszczególne zdarzenia. Większość osób nie potrafi znaleźć słów nawet w pobliżu kogoś, kto chce ich wysłuchać, aby wyrazić to, co przeżyły. Ta niewyrażalność może być skutkiem doświadczenia czegoś, co wychodzi poza obręb znanego fizycznego świata i powszechnych doświadczeń związanych z życiem człowieka. Dlatego może stwarzać problemy translatorskie w przełożeniu wrażeń duchowych na język ludzki. Wiele osób, u których stwierdzono śmierć fizyczną, słyszało pracę lekarzy i ich rozmowy. Relacje te są całkowicie zgodne z tym, co pamiętają lekarze i personel medyczny znajdujący się przy reanimowanym. Uczucie spokoju i błogości odbiera wrażenie bólu ciała fizycznego, szczególnie u osób, które przed śmiercią przeżywały cierpienie. To uczucie było jak remedium odbierające wszelkie doznania cierpienia. Osoby te dzięki temu mogły otworzyć się na doświadczenia pozafizyczne. Wiele przypadków, z którymi zetknął się Raymond Moody, opowiadało o hałasie, niezwykłych wrażeniach słuchowych, czasem bardzo dokuczliwych, które występowały w momencie śmierci lub na jej progu. Wraz z pojawieniem się tego hałasu często osoby zaczynały dostrzegać czarny tunel. Tunel nie był nim zawsze. Mógł jawić się też jako studnia, czarna, nieograniczona, trójwymiarowa przestrzeń bez granic, próżnia, lej, pustka, pieczara, kanał, dolina czy cylinder. Wszystkie te pojęcia mogły wyrażać dokładnie to samo zjawisko, gdyż zawierają cechy ogólne tak zwanego tunelu. Jak opisuje to jeden z mężczyzn, miałem uczucie, że poruszam się w głębokiej, bardzo ciemnej dolinie. Ta ciemność była tak głęboka i nieprzenikniona, że absolutnie nic nie widziałem. Ale było to najcudowniejsze, wolno od zmartwień przeżycie, jakie można sobie wyobrazić. Na ogół, po przejściu przez tak zwany tunel, umierający doznaje niezwykłego zdumienia, gdyż w tym momencie zdarza się, że patrzy na swoje fizyczne ciało z innego punktu widzenia, zewnętrznego, jak widz w kinie lub teatrze. Wtedy też dochodziła świadomość bycia czymś więcej niż fizyczne ciało, bycia czymś więcej niż istota ludzka, którą się obserwuje. Większość z nich stwierdzała, że czuła najpierw ogromną, wręcz rozpaczliwą chęć powrotu do ciała fizycznego, ale zupełnie nie wiedziała, jak to zrobić. Inni byli w stanie przerażenia i paniki,
byli też tacy, którzy odczuwali w sobie ogromny spokój i akceptację. Pewna kobieta opisuje: kiedy tak patrzyłam, jak ugniatają mi klatkę piersiową i nacierają ręce i nogi, pomyślałam, dlaczego zadają sobie tyle trudu? Przecież jest mi tak dobrze. Inny pacjent mówi: zachorowałem ciężko i lekarz umieścił mnie w szpitalu. Pewnego ranka zebrała się wokół mnie jakby gęsta, szara mgła i poczułem, że opuszczam swoje ciało. Wydawało mi się, że szybuję. Obejrzałem się za siebie i zobaczyłem siebie leżącego na łóżku. Nie bałem się wcale. Miałem wrażenie wielkiego spokoju i ukojenia. Nie byłem ani przerażony, ani wzburzony. Po prostu doświadczałem miłego uczucia uspokojenia, niczego się nie bojąc. Miałem świadomość, że chyba umieram i byłem przekonany, że jeśli nie wrócę do swojego ciała, umrę, odejdę. Niektórzy odczuwają żal w stosunku do stanu, w jakim znajduje się ich fizyczne ciało, które obserwują. Inni opisują obcość wobec niego, nie chcą nawet patrzeć na swe martwe ciało ze względu na różne poglądy czy przekonania. Świadomość własnej śmierci może wywołać nie tylko akceptację, ale i uczucia ambiwalentne, sprzeciw. Szczególnie młode osoby, zetknąwszy się ze śmiercią, nie chcą pogodzić się z tak szybkim zakończeniem życia. W niektórych przypadkach natomiast osoby opowiadają o swoim przeżyciu jak o wyzwoleniu z ciała fizycznego, widząc w tym głęboką duchową przemianę i drogę, jaką obrali, nim narodzili się w fizycznej rzeczywistości. Mówili, że po tym wyzwoleniu nie czuli w ogóle, jakby wcześniej przebywali w ciele. Czuli się tak, jakby byli czystą świadomością. Jeden z pacjentów opowiadał: czułem wtedy, że mogę widzieć wszystko wokół siebie, nie zajmując wcale żadnego miejsca, jakbym był punktem świadomości. Innych tak urzekło to, co się działo, że zapomnieli, że właśnie doznali śmierci fizycznego ciała, że wiedli jakieś życie, że doznali przejścia. Ale co jest głównym powodem uświadomienia sobie tego, że jest się ciałem duchowym? Przyczyną jest trudność nawiązania kontaktów z ludźmi żywymi. Na ogół osoby umierające zdawały sobie sprawę, że są teraz ciałem duchowym, gdy dostrzegły, że nikt z żywych osób ich nie widzi i nie słyszy. Charakterystyczną cechą dla doświadczeń śmierci klinicznej jest też tak zwana bezczasowość takiego pobytu w drugim ciele, w ciele duchowym. Otóż wiele osób w swoich relacjach nie potrafiło jasno określić czasu swojego pobytu poza ciałem. Czasu, którym zarówno nasze życie fizyczne, jak i język jest uwarunkowany. Okazuje się, że już na etapie umierania jest to składnik mało albo wcale nieistotny. Opisy pełne są zatrzymań czasu czy spowolnień wydarzeń dziejących się w rzeczywistości fizycznej. Inni mówią z kolei, że mieli wrażenie, jakby wszystko toczyło się dużo szybciej niż powinno. Przekazy potwierdzają też, że większość umierających przestaje odczuwać zapachy i temperaturę po oddzieleniu się od ciała fizycznego. Nikt nie wspomniał też o zmyśle smaku. Z kolei zmysł wzroku i słuchu wyostrza się w drugim ciele. Osoby wspominają, że miały wrażenie bardzo dalekiego widzenia. Wspominają, że ich zmysły duchowe są nieograniczone. Mogli widzieć wszystko i wszędzie. Dodatkowo wiele opisuje, że słuch był raczej wychwytywaniem myśli osób znajdujących się wokół nich. Również i oni porozumiewali się z istotami świetlistymi czy witającymi ich za pomocą myśli. Bardzo charakterystyczny jest też w opisach walor umysłowy. Otóż jak wynika z relacji osób przeżywających śmierć kliniczną, zaczęły one znacznie szybciej myśleć niż w fizycznej egzystencji. Ich umysł był jasny, pozbawiony wcześniejszych ograniczeń pamięci i skojarzeń. Jeżeli chodzi o samo ciało duchowe, to jest ono na ogół opisywane przez nich jako mgła, chmura, dym czy para. Było czymś przejrzystym, czasem kolorowym, albo określano je jako zespół połączonych energii.
Co do kształtu, to często zachowywało ramy amorficzne, czasem bardzo przypominające ciało, które umierający opuścili właśnie przed chwilą. Inni wskazywali, że ich kształt przypominał kulę, w której potrafili wskazać podstawowe kierunki jak góra, dół, lewo i prawo. U wielu pojawiało się też uczucie ogólnego osamotnienia, które potęgowało także uczucie bezczasowości. Jednak w miarę jak doświadczenie śmierci trwało, na ogół to osamotnienie znikało w przekazach i pojawiały się pierwsze istoty duchowe. Bardzo wyraźną istotą o szczególnych cechach i charakterze była tak zwana świetlista istota, zupełnie inna od osób znanych z życia fizycznego. Na ogół wiele osób dopiero z czasem uświadamiało sobie, że wokół nich są jakieś inne istoty. Dodatkowo bardzo szybko rozumiały, że te istoty mają za zadanie ułatwić im wejście w ten odmienny świat, albo powiedzieć, że ten czas jeszcze nie nadszedł i muszą wrócić do fizycznych ciał. Pojawienie się istoty świetlistej jest najczęściej występującym elementem we wszystkich relacjach osób doświadczających śmierci klinicznej. Miłość i ciepło, jakie emanowały z tej istoty, często odbierały możliwości jej opisu w języku potocznym. Umierający czuł się niemal pochłonięty przez tę istotę, uspokojony i zaakceptowany całkowicie. Światło tej istoty opisywane jest jako magnetyczne, przyciągające, nieodparcie wchłaniające. Niektórzy przyrównywali tę istotę do Chrystusa, inni do anioła. Wszyscy jednak starali się przypisać jej rolę wysłannika albo przewodnika. Osoby, które nie miały religijnych przywiązań, na ogół określały ją jako świetlistą istotę. Podczas tego spotkania dochodziło do bezpośredniego i swobodnego przekazywania myśli w sposób tak jasny i przejrzysty, że nie istniała możliwość niezrozumienia przekazu światła albo skłamania mu. Istota pytała o gotowość do zakończenia życia, pomagała zrozumieć przebyte życie, pomóc ocenić je umierającemu. Każdy, bez wyjątku, czuł wszechogarniającą miłość i życzliwość, którymi istota ta emanowała. Niektórzy widzieli historię swojego życia w porządku chronologicznym. Inni otrzymywali nieuporządkowane wyrywki zdarzeń z życia jako natychmiastowe wspomnienie. Prawie zawsze przekaz ten był w formie obrazu odbieranego wzrokowo, nad wyraz realnego i żywego. Istota podkreślała tu dwa najważniejsze aspekty życia, na których umierający miał się skupić. Pierwszy, by kochać bliźnich. Drugi, by stale zdobywać wiedzę. Oto jeden z opisów takiego spotkania. Światło było ze mną cały czas podczas przeglądania obrazów. Wiedziałam, że mnie prowadzi, bo czułam jego obecność. Od czasu do czasu światło robiło jakieś uwagi odnośnie widzianych scen. Starało się w każdym takim obrazie coś mi pokazać. Jakby wcale nie chciało zobaczyć, co zrobiłam, to było mu wiadome, ale starało się wybrać pewne sceny z mojego życia i ukazać mi je po to, bym je sobie przypomniała. Przez cały czas powtarzało mi, jak ważna jest miłość. Zdarzenia z nią związane dotyczyły mojej siostry, gdyż bardzo ją kochałam. Światło pokazało mi takie sytuacje, w których byłam samolubna wobec niej, ale także i takie, kiedy okazywałam jej miłość. Dało mi to do zrozumienia, że powinnam ze wszystkich sił dobrze czynić innym ludziom. A jednak nie było w tym nic z oskarżenia. Ilekroć światło ukazywało mi te chwile, kiedy byłam samolubna, czyniło to po to, żebym z tego wyciągnęła wnioski. Zdawało się również interesować wszystkimi sprawami związanymi z wiedzą. Podkreślało ważność nauki i powiedziało mi, że mam nadal się uczyć i że kiedy znów przyjdzie po mnie, wtedy też będzie potrzebna mi wiedza. Powiedziało, że stale ją trzeba zdobywać, a ja odniosłam wrażenie, że to trwa również i po śmierci. Myślę, że ukazując mi te obrazy, chciało mnie czegoś nauczyć.
Bardzo nieliczni, ci, którzy szczególnie długo znajdowali się w stanie śmierci klinicznej, opisywali doktorowi Moody'emu, że znaleźli się w czymś, co odbierane przez nich było jako granica. Kres jednego stanu i początek drugiego. Relacje kreśliły to jako rodzaj wody, szarej mgły, żywopłotu przecinającego pole albo po prostu linii. Oto kilka takich relacji. Zobaczyłem jasne światło, tak jasne, że nie mogłem przez nie nic zobaczyć, ale przebywanie w jego zasięgu było cudownym doświadczeniem, dającym ukojenie. Żadnego przeżycia na Ziemi nie można do tego porównać. W obecności światła odebrałem takie myśli. Czy chcesz umrzeć? Odpowiedziałem, że nie wiem, bo nic mi o tym nie wiadomo. Wtedy światło odpowiedziało mi. Przejdź przez tę linię, a dowiesz się. Czułem, że ta linia jest przede mną, choć nic nie widziałem. Gdy ją przekroczyłem, ogarnęło mnie cudowne uczucie spokoju, ciszy, zniknęły wszystkie troski życia. Kolejna relacja. Na dalekim brzegu widziałam wszystkich moich kochanych zmarłych. Matkę, ojca, siostrę i innych. Widziałam ich, byli tacy, jakich znałam na ziemi. Kiwali do mnie, żebym się do nich zbliżyła, a ja cały czas powtarzałam: nie jestem gotowa, żeby z wami być, nie chcę umierać, nie jestem jeszcze gotowa, by odejść. Wreszcie statek znalazł się blisko tego odległego brzegu, ale zanim do niego dobił, zawrócił i zaczął płynąć z powrotem. W pewnym momencie odzyskałam przytomność, mówiąc do stojącego nade mną lekarza: nie umrę. Większość przeżywających śmierć kliniczną w swoich doświadczeniach w poza chce powrotu do swojego fizycznego ciała. Niektórzy ci, którzy osiągnęli pewien etap swego przeżycia, nie chcieli jednak wracać do ciała fizycznego. Nawet opierali się temu. Były to osoby, które zazwyczaj zetknęły się ze świetlistą istotą. Na ogół nie pamiętały one momentu powrotu do ciała fizycznego. Niektórzy z nich zdawali sobie sprawę, że była to ich decyzja, inni nie są pewni, dlaczego zostali zawróceni. Niektórzy doświadczyli też ingerencji osób im bliskich, która przyczyniła się do ich powrotu. Modlitwy czy miłość bliskich osób były przez nich odczuwalne w stanie, który przeżywali jako silna energia, która przyciągała ich z powrotem do ciała. Relacje opisują nawet rodzaj zatrzymywania ciała duchowego przez modlitwy czy prośby bliskich, uniemożliwiające pójście w stronę światła. Wpływ doświadczeń z pogranicza śmierci czy OB diametralnie zmienia dalsze życie, przybierając różne formy. Dalsza egzystencja takich osób staje się bardziej eteryczna, subtelna, spokojniejsza. Poszerzają się horyzonty myślowe takich osób, które często otwierają się na poglądy związane z filozofią istnienia duszy i jej dalszego funkcjonowania. Zmienia się też podejście do życia, do innych ludzi, następuje przemiana postawy duchowej względem swojego ciała i umysłu. Niektórzy odczuwają zwiększone możliwości i zdolności własnej intuicji. Niemal wszyscy doświadczający takich stanów podkreślali, jak bardzo istotne w życiu jest kochać innych, krzewić wokół siebie miłość prawdziwą i głęboką oraz uczyć się poprzez doświadczanie tej miłości. Nikt z badanych nie miał ochoty się wywyższać nad innych. Przeciwnie, podkreślali oni, jak wiele jest jeszcze przed nimi wiedzy do zdobycia i pracy nad sobą samym, by być lepszym. Podkreślali oni, jak bardzo starają się to robić. Wspomniane doświadczenia ukazały im nowe cele i zasady, którymi zaczęli się kierować, aby kiedyś móc powrócić do światła i przekazać to, czego brakowało im podczas pierwszego kontaktu z nim. Niemal wszyscy badani stwierdzali, że nie boją się już śmierci. Nikt z nich nie wątpi już, że przeżyje śmierć fizycznego ciała.
Niech wasze ludzkie doświadczenia wyniosą was na wyżyny dobroci, braterstwa, mądrości i miłości. Nie dbajcie o to, co będzie, ale zacznijcie zmieniać siebie. Teraz. Bądźcie szczęśliwi w realizacji tego celu.